Cześć, z tej strony Ponury. Opowiem dziś o moich dwóch hodowlach owadów karmowych, mącznikach i drewnojadach. Te dwa gatunki należą do tej samej rodziny, to jest rodziny czarnuchowatych. Nie jest więc wielkim zdziwieniem, że sposób ich hodowli jest bardzo podobny. Są praktycznie nic nie wymagające, inwestycja w ich rozród, ale w przypadku dużych potrzeb bardzo szybko się zwraca. Mam około 25 ptaszników, skorpiony, kolonie mrówek, a ich zapotrzebowanie na pokarm jest zaspokojone ze sporą nadwyżką. Mimo że są dość dobrym pożywieniem dla ptaszników czy skorpionów, trzeba mieć na uwadze to, że składają się głównie z tłuszczu, dlatego dla niektórych zwierząt nie mogą stanowić podstawy diety. Najdroższy w takim interesie jest pojemnik. To pudło, w którym przechowuję moje, kosztowało około 25 zł. Płatki owsiane dla takiego pudła to koszt od 4 do 20 zł. Ja stosuję mieszankę z płatkami kukurydzianymi. Kiedyś mi wywietrzały, przez to nie były smaczne, a żal było je wyrzucić, a takie mączniki bardzo chętnie się nimi pożywią. Trzeba jeszcze zakupić kolonię zarodkową. W większości sprzedawców prywatnych mączniki, jak i drewnojady, kosztują mniej więcej złotówkę za 10 ml. Oczywiście przy większych ilościach ceny są znacznie bardziej korzystne. Biorąc tak 100 ml mączników i 200 ml drewnojadów, mieścimy się w około 50 zł. Samica drewnojada składa około 1000 jaj. Żyje dość długo, bo jako imago żyje do roku. Z jaj po 2 tygodniach wylęgają się malutkie larwy. Potem rozwój takiej larwy trwa od 2 do 3 miesięcy. Ważne jest to, że w przeciwieństwie do mącznika, drewnojady nie będą się przepoczwarzać, jeżeli będą w towarzystwie innych larw. Dlatego podrośniętą dużą larwę dajemy do osobnego pojemnika na mocz. Ludzie hodujący pająki nazywają takie pojemniki moczboksami. Można zastosować coś innego. Ja używam głównie segregatora. Larwa w takim pojemniku przestaje się ruszać, zwija się w kłębek i po pewnym czasie zmienia się w poczwarkę. Co ciekawe, samo przejście larwy w poczwarkę jest bardzo szybkie i trwa około kilkanaście minut. Może nie wszyscy słyszeli, więc powiem, że poczwarka po łacinie ma bardzo wdzięczną nazwę. Nazywa się pupa. Taka poczwarka po 2 tygodniach staje się białym imago, który przez dość długi czas czernieje. Później dochodzi do kopulacji i cykl się powtarza. W bardzo dużej mierze rozwój poszczególnych stadiów tych owadów jest zależny od temperatury. Wyższa temperatura równa się szybszy rozwój i wzrost. U mączników sytuacja jest identyczna, cykl tylko jest krótszy, bo i rozmiary są mniejsze i samica składa mniej jaj oraz żyje też znacznie krócej. Sporym ułatwieniem jest to, że larwy przepoczwarzają się bez problemów i nie muszą być izolowane. Takie poczwarki, które zazwyczaj wynurzają się na górne partie podłoża, należy zbierać, bo te larwy i chrząszcze mogą je nadgryzać i przez to zabijać. U mącznika trudno poznać jest dymorfizm płciowy, zarówno u larwy, jak i u imago. Samce drewnojadów mają wcięty nadustek,
zarówno w postaci larwalnej, jak i imaginalnej. Żeby dowiedzieć się, co to jest natłustek, proponuję między innymi odwiedzić mój film o mrówczej anatomii. Do takiego pojemnika wsypujemy dużą warstwę płatków owsianych, co stanowi bazę. Do tego dokładamy płatki kukurydziane, kawałki suchego chleba czy jakiś tam bułek, ale też ważnym bardzo elementem jest sucha psia karma, bo zapewnia ona białko, co odrobinę zmniejsza kanibalizm, a to jest dość powszechny i spory problem u mączników. Jeśli chodzi o drewnojady, to nie zaobserwowałem tego w takim stopniu. Więc wkładamy zaczyn hodowli. Mniej więcej raz na tydzień dajemy im plaster pomidora, ogórka czy tam jakiegoś innego warzywa. Można podać nawet szynkę. Ważne jest to, że resztki nie mogą długo zalegać, bo bardzo szybko dochodzi do rozwoju roztoczy. Pojemnik powinien być otwarty, zapewni to lepszą wentylację, a u ucieczki nie ma co się martwić, jeżeli pojemnik jest dostatecznie wysoki, bo ani drewnojady, ani mączniki nie latają. Chociaż czasami mogą trzepotać skrzydełkami, bo podejmują próby lotu, ale nie są w stanie unieść się ponad ziemię. U drewnojadów ważne jest to, żeby dać im kawałki drewna czy kory, bo tam w szczelinach składają pakiety białych, małych jajeczek. W przypadku mączników poczwarki, które będą na powierzchni płatków, jak już mówiłem wcześniej, zbieramy do innego pojemnika, bo będą podjadane przez larwy i chrząszcze. Kiedy już właśnie nastąpi przepoczwarzenie, proponuję, żeby takiego imago przytrzymać z poczwarkami jeszcze z 2-3 dni, bo jest on miękki, niewybarwiony i najzwyczajniej może zostać zjedzony przez dorosłe chrząszcze. Wcześniej wspomniałem o roztoczach. Kiedyś przez to, że miałem zamknięty pojemnik, pojawiła się u mnie makabryczna liczba takich roztoczy. Były w podłożu, na ściankach, na meblach. Wyglądają jak takie małe, białe, szare pajączki. Bardzo spanikowałem, bo martwiłem się, że mogą zaszkodzić innym zwierzętom, które hoduję, więc przesiałem to wszystko przez sitko i dałem do wcześniej wspomnianego otwartego pojemnika za 25 zł i wtedy nie podawałem im żadnego źródła wody, nawet warzyw, przez mniej więcej 2 tygodnie. Po tygodniu kryzys został zażegnany, roztocza te wyginęły, zmniejszyła się ich liczba. Czasami tylko jeszcze spotykałem je na jakichś tam pomidorach czy innych wilgotnych rzeczach i oczywiście usuwałem to pożywienie po około dniu. W ten sposób nie mogły się rozmnożyć i moje mączniki i drewnojady były nakarmione, ale co ważniejsze, napojone. Roztocza te były najprawdopodobniej rozkruszkami, więc przez to, oprócz grozy swojej liczebności, nie stanowiły jednak problemu zdrowotnego, bo te rozkruszki żywią się najzwyczajniej podłożem, a nie atakują zwierząt. Chociaż widziałem, że zajadały martwego mącznika. I właściwie to będzie już wszystko. Zapraszam do oglądnięcia reszty moich filmów, do subskrypcji i do udzielania się w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania. Kolejne filmy będę starał się publikować co najmniej raz w tygodniu, być może nawet częściej. I tak właściwie to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.